drodzy studenci, bardzo serdecznie i z ogromną radością witam Was na Uniwersytecie Szczecińskim. Dziękuję i bardzo się cieszę, że wybraliście właśnie tą uczelnię. Najbardziej prostudencką, otwartą i różnorodną. Uniwersytet Szczeciński to dobra nauka, bardzo ciekawa i doskonała oferta edukacyjna, a także możliwości rozwoju osobistego. Mam nadzieję, że będzie to jeden z najpiękniejszych okresów w Waszym życiu, a Wasze losy i historie na stałe wpiszą się w historię Uniwersytetu Szczecińskiego, w naszą społeczność akademicką, którą razem już tworzymy. Bardzo serdecznie witam Was w murach Uniwersytetu i zapraszam na szkolenie. Cześć! Gratulacje przyjęcia na studia. Witaj w swoim pierwszym etapie ścieżki akademickiej. W niniejszym szkoleniu dowiesz się, jakie są Twoje prawa, obowiązki, a także jakie masz możliwości rozwoju i jak to wszystko wykorzystać w praktyce. Słuchaj uważnie, bo na końcu czeka na Ciebie quiz, w którym do zgarnięcia są świetne nagrody. Powodzenia! Drodzy studenci, jest mi niezmiernie miło, że mogę Państwu opowiedzieć o Kolegium Rektorskim. Najważniejszą osobą jest jego magnificencja, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, profesor doktor habilitowany Waldemar Tarczyński. Niezwykła i wyjątkowa osoba, która jest otwarta na potrzeby pracowników, studentów, osoba, która jest najbardziej decyzyjna i odpowiedzialna na Uniwersytecie Szczecińskim. Wszelkie najważniejsze decyzje właśnie są podejmowane przez pana rektora. Kolegium Rektorskie składa się z 5 prorektorów. Prorektorem do spraw nauki jest profesor doktor habilitowany Andrzej Skręto. Dba o to, aby poziom naukowy na Uniwersytecie Szczecińskim był jak najwyższy, abyśmy w każdej kolejnej ewaluacji osiągali jak najwyższe kategorie, kategorie A albo kategorie A+. Prorektor do spraw organizacji, pani doktor habilitowana Kinga Flaga-Gieruszyńska, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się sprawami rozwoju, organizacji i spraw międzynarodowych. To, co dzieje się, wszelkie innowacje w ramach naszej uczelni, właśnie prowadzi pani rektor. Prorektor do spraw finansów, pan doktor habilitowany Jacek Batuk, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Najważniejsze sprawy związane z finansami, wszelkie opłaty, faktury, kwestura, wszystko to, co dotyczy finansów, tym zajmuje się pan prorektor. Prorektor do spraw kształcenia, profesor doktor habilitowana Renata Podgórzańska. Pani profesor zajmuje się tokiem studiów, programami, całą ofertą edukacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego. I ostatnim prorektorem jestem ja, prorektor do spraw studenckich, gdzie zajmuję się wszelkimi sprawami związanymi ze studentami. I chciałam Państwu powiedzieć, że zawsze na Was czekam, jestem otwarta i kiedykolwiek potrzebujecie pomocy i wsparcia, zawsze do siebie zapraszam. Uniwersytet Szczeciński posiada 7 wydziałów, czyli jednostek organizacyjnych stworzonych do prowadzenia kształcenia na danych kierunkach studiów. Wyświetlają się one teraz na planszy. Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Wydział Humanistyczny. Wydział Nauk Społecznych. Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania. Wydział Prawa i Administracji. Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia. Wydział Teologiczny. Na stronie każdego z wydziałów widnieje zakładka o nazwie Studenci. To właśnie tam znajdziecie najpotrzebniejsze informacje dotyczące Waszych studiów. Między innymi plany zajęć, harmonogramy sesji egzaminacyjnej, godziny otwarcia dziekanatów, poradniki, wzory podań oraz inne najpotrzebniejsze informacje. Bardzo ważną chwilą w życiu każdego studenta jest immatrykulacja, czyli złożenie ślubowania. Najczęściej ma ona miejsce podczas dni adaptacyjnych lub też uroczystej inauguracji roku akademickiego. I to właśnie z tym momentem wszyscy studenci nabywają swoje prawa, ale również obowiązki. Prawa studenta to uprawnienia przysługujące każdemu studentowi zgodnie z obowiązującymi przepisami, które swoje źródło mają przede wszystkim w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym,
statucie Uniwersytetu Szczecińskiego, regulaminie studiów czy innych szczegółowych aktach przyjętych przez uczelnię. Do podstawowych praw studenta możemy zaliczyć między innymi prawo do przenoszenia i uznawania punktów ECTS, prawo do urlopów czy prawo do indywidualnej organizacji studiów. Ale tak jak wspomniałam, oprócz praw studenci mają również wobec uczelni liczne obowiązki. Do najważniejszych z nich należy przede wszystkim postępowanie zgodnie z treścią złożonego ślubowania czy z obowiązującymi przepisami. Do innych obowiązków możemy zaliczyć też m.in. uczestnictwo w zajęciach zgodnie z regulaminem studiów, przystępowanie do egzaminów oraz zaliczeń, czy też odbywanie praktyk, które są określone w niektórych programach studiów. Sprawdzając plany zajęć, mogą Wam się rzucić w oczy różne symbole oznaczające różnorodne formy zajęć. Na Uniwersytecie Szczecińskim zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie np. wykładów, ćwiczeń czy laboratoriów. Ale czym charakteryzują się poszczególne formy zajęć? Wykłady to zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich, którzy posiadają co najmniej tytuł naukowy doktora. Mają zazwyczaj one charakter monologu prowadzącego, który wykłada wiedzę stricte teoretyczną z jakiegoś przedmiotu. Z kolei ćwiczenia to zajęcia wymagające od studenta aktywności. Są to zajęcia stricte praktyczne, które stanowią uzupełnienie części wykładowej przedmiotu. Możecie się też spotkać z konwersatoriami, które mają formę dyskusji nauczyciela akademickiego z grupą studentów nad jakimś określonym zagadnieniem. Kolejną formą zajęć, często spotykaną w trakcie studiów, są laboratoria. Są to zajęcia praktyczne, w trakcie których studenci przeprowadzają badania czy wykonują zadania z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu czy oprogramowania. Każdy student będzie musiał też uczestniczyć w lektoracie. Są to zajęcia prowadzone w języku obcym, które obejmują naukę i doskonalenie wybranego przez siebie języka obcego. Ponadto każdy z Was będzie musiał uzyskać zaliczenie ze zajęć z wychowania fizycznego, które zazwyczaj odbywają się na drugim roku studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych magisterskich. W pierwszym tygodniu nowego roku akademickiego każdy z Was będzie musiał zapisać się do grupy z wybranej przez siebie dyscypliny sportowej. Dokładną ofertę zajęć publikuje na swojej stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach, a nieusprawiedliwione nieobecności należy odrobić w ciągu 2 tygodni. Bliżej końca studiów będziesz musiał uczestniczyć w bardzo ważnych zajęciach, jakimi są seminaria dyplomowe. Są to zajęcia tak ważne z tego powodu, że ich końcowym wynikiem jest Wasza praca licencjacka, inżynierska lub magisterska. Tak więc seminaria przygotowują Was do samodzielnego napisania pracy dyplomowej. Na części kierunków obowiązkowe będzie też odbycie praktyki zawodowej. Są to zajęcia prowadzone poza uczelnią w wybranym przez siebie miejscu pracy związanym z kierunkiem studiów. W trakcie praktyki student zapoznaje się z zasadami funkcjonowania instytucji, obserwuje i wykonuje zlecone prace z zakresu bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Ponadto może też gromadzić dane, materiały czy informacje użyteczne pod kątem przygotowywania pracy dyplomowej. Ponadto każdy z Was będzie uczestniczyć w wykładzie ogólnouczelnianym. Na platformie eProdziekan każdy wydział publikuje listę wykładów ogólnouczelnianych, a Ty będziesz musiał wybrać ten najbardziej Cię interesujący. Co ważne, ten temat wykładu ogólnouczelnianego nie musi być związany z kierunkiem Twoich studiów. Też warto zaznaczyć, że wszystkie formy zajęć poza wykładami są zajęciami obowiązkowymi. Liczbę i czas trwania poszczególnych form zajęć określa program studiów. A czym jest program studiów? Każdy kierunek studiów posiada swój program studiów, czyli wykaz wszystkich zajęć, które są realizowane w ramach danego kierunku na poszczególnych latach oraz semestrach. W programie studiów możemy znaleźć na przykład takie informacje jak liczba godzin zajęć, formy przedmiotów, czy liczby punktów ECTS przypisane do danych przedmiotów. No właśnie, a czym tak w zasadzie są te punkty ECTS?
Punkty ECTS to miara nakładu czasu pracy studenta, jaki powinien on poświęcić, aby zaliczyć przedmiot oraz osiągnąć zakładane efekty uczenia się. Jeden punkt ECTS odpowiada od 25 do 30 godzin pracy studenta, czy to w ramach bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim, czy też samodzielnej pracy studenta, na przykład w domu czy w bibliotece. W każdym semestrze liczba punktów ECTS wynosi od 28 do 32, a dla całego roku akademickiego 60. Żeby móc studiować na następnym semestrze, musisz uzyskać albo tak zwaną rejestrację pełną, czyli zaliczyć wszystkie przedmioty w danym semestrze, albo tak zwaną rejestrację warunkową, czyli od początku studiów uzyskać łączną liczbę punktów zgodną z programem studiów z uwzględnieniem deficytu nieprzekraczającego 15 punktów ECTS. Informacje o tym, ile punktów ECTS możesz uzyskać za zaliczenie danego przedmiotu, znajdziesz w karcie przedmiotu, czyli w sylabusie. Sylabus to dokument, który zawiera między innymi informacje takie jak metody kształcenia, treści programowe, formy i warunki zaliczenia, informacje na temat tego, kto jest koordynatorem przedmiotu, czy wymagana literatura. Pamiętaj, że każdy przedmiot powinien być realizowany zgodnie z treścią sylabusa, a wszyscy prowadzący są zobowiązani przedstawić sylabus na pierwszych zajęciach w semestrze. Wszystkie informacje na temat sylabusów oraz kart przedmiotów znajdziesz na stronie internetowej naszej uczelni. A co jeszcze tam znajdziemy? Znajdziecie tam również szczegółowy harmonogram zajęć, czyli rozpisany w sposób graficzny rozkład wszystkich zajęć na studiach. Dowiadujemy się z niego m.in. w jakich godzinach odbywają się poszczególne zajęcia, przez jaką część semestru, w jakich salach i z którymi prowadzącymi. Harmonogram do studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ustalany jest przez dziekana oraz opiniowany przez Radę Samorządu Wydziału. Jest publikowany na stronie wydziału oraz wywieszany na tablicy ogłoszeń wydziału. Jednak nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć danego semestru. Należy pamiętać, że harmonogram zajęć może ulec zmianie, dlatego warto śledzić stronę wydziału, która jest na bieżąco uaktualniana przez selekcję do spraw studenckich. Każdy student, prędzej czy później, będzie miał do czynienia z sekcją do spraw studenckich, czyli dziekanatem. Dziekanat zajmuje się całokształtem obsługi administracyjnej studentów danego wydziału. To tutaj możesz zgłosić się z danym problemem czy dolegliwością związaną ze studiowaniem. Odebrać dokumenty, złożyć wniosek, czy jak co semestr podbić legitymację studencką. Należy pamiętać, że każdy dziekanat ma swoje godziny przyjmowania studentów, dlatego na samym początku semestru warto jest zapoznać się z tym, w jakie dni i w jakich godzinach nasz dziekanat jest otwarty, żeby później w przypadku chęci załatwienia pewnej sprawy nie okazało się, że akurat tego dnia nie możemy jej załatwić. Wszystkie godziny otwarcia dziekanatu znajdziesz na stronie internetowej Twojego wydziału. Hej, podoba Wam się ta bluza? Jeśli tak, to właśnie ruszył sklep z nimi. Link do niego znajdziecie w naszych social mediach oraz w komentarzu. Na samym początku roku akademickiego czeka na Was pierwszy wybór, mianowicie któryś z Was zostanie wybrany na starostę roku bądź grupy. Jest to bardzo odpowiedzialna funkcja, która wiąże się z pewnymi obowiązkami, takimi jak na przykład podbijanie legitymacji, zanoszenie ich do dziekanatu, kontakt z dziekanatem, na przykład zanoszenie też różnych dokumentów, kontakt z wykładowcami w sprawie różnych zmian, na przykład terminu egzaminu oraz pomoc studentom swojego roku w nurtujących ich pytaniach. Nie bójcie się zostać starostami roku. Jest to naprawdę bardzo przyjemna funkcja, szczególnie, że my jako samorząd prowadzimy dla Was szkolenia. Dlatego zachęcamy Was, żebyście się zgłaszali. Bardzo ważną dla Was osobą jest opiekun roku. Jest to nauczyciel akademicki, który służy radą i pomocą studentom we wszelkich sprawach związanych z organizacją studiów. Jednym z ważnych punktów dni adaptacyjnych, które odbywają się przed rozpoczęciem roku akademickiego, jest właśnie spotkanie z opiekunem roku. Informacje o zakresie jego obowiązków są wyświetlone tutaj i są podane do wiadomości studentów za pośrednictwem strony internetowej wydziałów. Ponadto studenci, którzy są osobami z niepełnosprawnościami, mogą ubiegać się o wyznaczenie takiego opiekuna dla niego, wnioskując o to u prodziekana do spraw studenckich. Zaliczenie wszystkich przedmiotów, które nie kończą się egzaminem, muszą się odbyć przed sesją egzaminacyjną.
Studenci muszą być o tym poinformowani 14 dni przed, w sposób tradycyjny. Wszystkie zaliczenia oprócz wychowania fizycznego oraz przedmiotów o charakterze informacyjnym, takich jak na przykład BHP, podlegają ocenie przez prowadzącego. W sytuacji, w której student nie mógł podejść do zaliczenia, musi się skontaktować z prowadzącym oraz z prodziekanem do spraw studenckich w celu udokumentowania sytuacji. Jeżeli student nie zda zaliczenia w pierwszym terminie, ma jeszcze drugi termin w sesji poprawkowej. Zaliczenia egzaminów, zazwyczaj z części wykładowej, odbywają się w trakcie sesji egzaminacyjnej. Jednak może się zdarzyć, że egzamin odbędzie się przed sesją, jeżeli zgodę na to wyrazi prodziekan do spraw studenckich. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie wszystkich pozostałych form zajęć z danego przedmiotu przed sesją. Ale czym w zasadzie jest egzamin? Jest to sprawdzian poziomu osiągniętych przez studenta efektów uczenia się określonych w sylabusie. Może mieć formę ustną, pisemną lub odbyć się zastosowaniem obu tych form. Egzaminatorem jest zazwyczaj prowadzący zajęć, lecz w uzasadnionych przypadkach prodziekan do spraw studenckich może wyznaczyć innego specjalistę do przeprowadzenia tego egzaminu. Na wniosek samorządu studenckiego lub z własnej inicjatywy prodziekan może delegować w charakterze obserwatora na egzamin przedstawiciela studentów, opiekuna roku lub inną osobę. Studenci z niepełnosprawnościami mogą w uzasadnionych przypadkach ubiegać się o dostosowanie terminu i formy egzaminu do ich potrzeb. Legitymację studencką otrzymasz podczas pierwszego dnia na uczelni lub będziesz musiał się po nią zgłosić do dziekanatu. Potwierdza ona Twój status studenta i upoważnia Cię do zniżek, m.in. na przejazd transportem publicznym. Możesz aktywować legitymację w formie elektronicznej na platformie e-prodziekan i dodać ją do swojej aplikacji mObywatel. Wraz z rozpoczęciem studiów przydzielony jest Ci unikatowy identyfikator w formie numeru albumu. Dzięki niemu utworzona jest poczta studencka w domenie stud.usz.edu.pl. Dzięki e-mailowi będziesz miał dostęp do swojej poczty na platformie Outlook, przez którą będziesz mógł kontaktować się z wykładowcami. Poczta również daje możliwość dostępu do platformy Teams, gdzie wykładowcy często tworzą grupy dla kierunków, na których udostępniają materiały dydaktyczne czy komunikują się ze studentami. Kolejną funkcją e-maila uniwersyteckiego jest dostęp do platformy e-prodziekan. Na platformie e-prodziekan dokonasz wyborów, m.in. przedmiotów do wyboru czy modułów oraz będziesz mógł wziąć udział w głosowaniach, m.in. do Rady Samorządu Studenckiego. Na e-prodziekanie dowiesz się, jak wyglądają Twoje średnie roczne oraz oceny. Będziesz mógł złożyć wniosek, m.in. o przyznanie stypendium rektora czy zapomogi. Na platformie e-prodziekan odbywają się cykliczne ewaluacje, m.in. dotyczące jakości kształcenia oraz pracy wykładowców. Uniwersytet od szkoły średniej odróżnia to, że właśnie wykładowcy będą posiadać tytuły naukowe, którymi należy się do nich zwracać. Nie tylko w codziennych rozmowach, ale także w mailach. Dlatego tak należy się do nich zwracać, a tak już nie. Jeśli chodzi o maile, pamiętajcie, żeby zwracać się zwrotami grzecznościowymi na początku, jak szanowna pani doktor, szanowny panie profesorze. Maile, żeby były na temat, krótkie i treściwe. Podpisujcie je swoim imieniem, nazwiskiem, rokiem studiów oraz ich stopniem. Jeśli chodzi o maile grupowe, najlepiej, żeby pisał je jednak starosta. I także podpisywał się imieniem, nazwiskiem, stopniem studiów oraz kierunkiem. Szanujcie nie tylko swoich wykładowców w trakcie zajęć, ale swoich kolegów i koleżanki. Jeśli chodzi o dress code na uczelni, pamiętajcie, żeby jednak zakrywać ramiona, spodnie nie były za krótkie, sukienki także, a dekolt nie był odkryty. Macie się czuć komfortowo, ale jednak zachowajcie kulturę miejsca. Uniwersytet ma wiele obszarów dotyczących rozwoju studenta. Wiele organizacji się tym zajmuje, takich jak ABK, Akademickie Biuro Karier. Pomaga zdobyć kwalifikacje, doświadczenie. Dzięki temu student w przyszłości może znaleźć lepszą pracę. Mamy również AZS, czyli Akademicki Związek Sportowy, który łączy wielu studentów w dyscyplinach sportowych. Nasi studenci wyjeżdżają na kwalifikacje ogólnouczelniane, jak i ogólnopolskie.
Nie możemy również zapomnieć o chórze Uniwersytetu Szczecińskiego, który tak naprawdę nie wymaga od nas, abyśmy znali nuty, nie wymaga od nas, żebyśmy mieli wykształcenie muzyczne. Ważne jest to, że mamy chęci, a wszystkiego innego nauczą nas profesjonaliści z chóru. Strefa kultury, czyli miejsce, w którym możesz pozyskiwać wsparcie do organizacji różnych projektów kulturalnych, jak i społecznych. Biuro znajduje się na ulicy Szwoleżerów 18A w Szczecinie. News Radio, czyli rozgłośnia internetowa Uniwersytetu Szczecińskiego, na której usłyszysz różne podcasty, audycje, jak i materiały popularno-naukowe. Kto je tworzy? Oczywiście, że wy, czyli studenci. Zadajmy sobie pytanie, jak pokazać to, co się dzieje na Uniwersytecie Szczecińskim? Odpowiedź jest prosta. Uniwizja, czyli telewizja Uniwersytetu Szczecińskiego. To ona nam pokazuje wszystkie inicjatywy i wydarzenia organizowane na uczelni. Uniwersytet wspiera studentów w wielu obszarach, a dzieje się to za pomocą punktu pomocy psychologicznej, punktu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, rzecznikiem praw studenta oraz pełnomocnikiem do spraw równego traktowania studentów i doktorantów. Zobaczcie, co mają oni Wam do przekazania. Drodzy studenci, jak z całą pewnością zdążyliście zauważyć, w naszej uczelni istnieje bardzo wiele form wsparcia Waszego rozwoju, Waszych talentów i Waszych zainteresowań. W naszej uczelni funkcjonują również osoby, które mają za zadanie wspierać Was w sytuacjach trudnych. Jeśli spotkaliście się z jakimikolwiek przejawami dyskryminacji lub nierównego traktowania, zachęcam Was serdecznie do kontaktu mailowego lub udziału w dyżurze. Do zobaczenia! Rolą Rzecznika Praw Studenta na Uniwersytecie Szczecińskim jest dbanie o zbiorowe i indywidualne interesy studentów. Między innymi opiniuję wszelkiego rodzaju akty prawne dotyczące studentów, a także wspieram ich w ich indywidualnych sprawach. Jeżeli ktoś chciałby się ze mną skontaktować, zapraszam do kontaktu mailowego, a także na dyżury, których terminy podane są na stronie internetowej. Jest możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu na wniosek zainteresowanego studenta. Transport odbywa się z miejsca zamieszkania studenta do obiektów uniwersytetu, czy to jest biblioteka, czy na konkretne wydziały. Również posiadamy w swojej ofercie wsparcie psychologiczne. Na ulicy Kordeckiego w domu studenta numer 3 znajduje się punkt wsparcia psychologicznego. Jest możliwość umówienia się na wizytę, jest to w kameralnej atmosferze zupełnie bezpłatnie. Na uczelni przyjęta jest ścieżka kontaktu, według której możecie kontaktować się w razie napotkanych problemów lub trudności. Prezentuje się ona następująco. Starosta roku, opiekun roku, koordynator kierunku, prodziekan do spraw studenckich, dziekan, prorektor do spraw studenckich oraz my, samorząd studencki, którzy jesteśmy dla Was, aby Was wspierać. Będąc studentem, macie prawo do korzystania z różnych form pomocy finansowej w trakcie studiów, które może Wam w tych studiach pomóc. Możemy wyróżnić cztery główne formy pomocy materialnej dla studentów i są to stypendium rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga oraz dodatkowo nagroda rektora. Zacznijmy od stypendium rektora. Jest to forma wsparcia dla studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce, ale i nie tylko. Takie stypendium możecie uzyskać za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Aby otrzymać stypendium rektora, należy spełnić pewne kryteria. Przede wszystkim zadbajcie o to, aby Wasza średnia z poprzedniego roku akademickiego była wysoka. Średnia powyżej 4,0 gwarantuje Wam punkty. Punkty możecie uzyskać również za udział w konferencjach, publikacje naukowe, wystawy artystyczne czy medale w zawodach sportowych. Pełen wykaz punktowanych osiągnięć możecie znaleźć na stronie uczelni. Również jako studenci pierwszego roku możecie ubiegać się o stypendium rektora. Wnioski składa się na początku roku akademickiego, a liczba osób, którym przysługuje takie stypendium, jest ograniczona do 10% studentów na danym kierunku. Dlatego warto starać się o wysokie wyniki i być aktywnym w życiu studenckim. Kolejną formą wsparcia jest stypendium socjalne, które skierowane jest do studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. O stypendium socjalne mogą ubiegać się osoby, których dochód na członka rodziny nie przekracza ustalonego progu dochodowego.
Aby złożyć wniosek o to stypendium, będziecie musieli dostarczyć dokumenty potwierdzające dochody Waszej rodziny, takie jak zaświadczenia z urzędów skarbowych czy oświadczenia o zarobkach. Kwota stypendium socjalnego może różnić się w zależności od Waszej sytuacji materialnej czy od ilości osób w Waszej rodzinie, dlatego warto starannie przygotować wszystkie potrzebne dokumenty. Stypendium socjalne wypłacane jest co miesiąc przez cały rok akademicki, co może znacząco ułatwić pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem, mieszkaniem czy zakupem materiałów dydaktycznych. Dodatkowo możecie starać się o przydzielenie zwiększenia stypendium socjalnego, na przykład jeżeli mieszkacie na stacji bądź w akademiku. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, możesz ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Takie stypendium ma na celu ułatwienie dostępu do edukacji wyższej dla osób, które z tytułu posiadanych niepełnosprawności mogą spotykać pewne trudności w studiowaniu. Aby otrzymać takie stypendium, należy przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i jest przyznawane na cały rok akademicki. Warto podkreślić, że uczelnia stara się zapewnić jak najlepsze warunki dla osób z niepełnosprawnościami, aby jak najlepiej im się studiowało. A takie stypendium jest jedną z takich udogodnień, które możecie otrzymać. Nie możecie zapomnieć również o zapomodze, która jest jednorazowym wsparciem dla studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Może to być ciężka choroba, wypadek czy inne niespodziewane okoliczności, które wpływają na Waszą sytuację majątkową. W przypadku zapomogi kluczowe jest udokumentowanie wszystkich trudności, z którymi się zmagacie. Wnioski o taką zapomogę możecie składać przez cały rok akademicki, a ich rozpatrzenie zależy od decyzji komisji stypendialnej, która ocenia Waszą sytuację, a następnie podejmuje decyzję o przyznaniu Wam wsparcia oraz o jego wysokości. Pomoc taką możecie otrzymać maksymalnie 2 razy w ciągu roku akademickiego. Obok wymienionych wcześniej 4 form wsparcia finansowego, studenci naszej uczelni mogą starać się o nagrodę rektora. Jest to nagroda dla studentów z wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, sportowymi oraz aktywnie działającymi na rzecz społeczności akademickiej, miasta bądź regionu. Aby złożyć wniosek o nagrodę rektora, należy wcześniej poprosić o zaopiniowanie go przez dziekana wydziału, na którym studiujecie. Należy pamiętać, że osiągnięcia, które składacie do nagrody rektora, są zbierane przez cały rok kalendarzowy, a nie rok akademicki oraz nie mogą stanowić podstawy do przyznania Wam stypendium rektora. Uniwersytet Szczeciński ma 4 domy studenckie. Bakałasz, Belferek, Kordecki oraz Portowiec. Każdy akademik posiada dogodną lokalizację w samym sercu Szczecina. W naszych akademikach znajdują się pokoje 1, 2 oraz 3-osobowe. Na wyposażeniu naszych akademików znajdują się świetlice, w których możecie spędzać swój wolny czas, na przykład grając w PlayStation czy w ping-ponga. Znajdują się również pokoje cichej nauki, które pomagają Wam w spokojnym przygotowaniu się do sesji, ponieważ w domowym zaciszu, że tak powiem, możecie się do egzaminów przygotować. Dodatkowo na wyposażeniu każdego akademika znajduje się kuchnia. W większości akademików jest ona 1 bądź 2 na piętro, jednakże w DS3 jest każda na boks. Każdy mieszkaniec może wprowadzić na 1 kartę mieszkańca aż 2 gości. Odwiedziny obowiązują od godziny 6 rano do godziny 24. Zaprowadzamy swojego gościa na recepcję, wpisujemy go i zaprowadzamy do swojego pokoju. Pamiętajmy o tym, że każdy mieszkaniec jest odpowiedzialny za swojego gościa. Jeżeli chcecie, żeby Wasz gość został na noc, musicie spełnić w sumie 1 formalność. Piszecie wniosek, dajecie Waszemu współlokatorowi do podpisu, jeżeli go oczywiście posiadacie, i zanosicie ten wniosek do Waszego kierownika domu studenckiego. Czekacie na odpowiedź. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, idziecie na recepcję Waszego akademika i regulujecie daną opłatę. Wszelkie opłaty musicie uregulować do 20 dnia każdego miesiąca. W poczet opłat wchodzą miejsce zamieszkania w domu studenckim, miejsce parkingowe oraz wszelkie szkody, które Wam się nadarzą podczas mieszkania w domu studenckim. Nieuregulowanie opłat może skutkować odebraniem Wam miejsca zamieszkania w domie studenckim. Wszelkie rozporządzenia na temat nowych stawek możecie znaleźć na
stronie Uniwersytetu Szczecińskiego w rozporządzeniach rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Jeżeli chodzi o obowiązki studenta, to jesteście zobligowani do przestrzegania punktów regulaminu domów studenckich. Między innymi nie możecie duplikować swoich kluczy oraz przekazywać ich nigdzie dalej, nie możecie przechowywać zwierząt w domach studenckich oraz musicie przestrzegać ciszy nocnej. Samorząd Studencki Uniwersytetu Szczecińskiego to organizacja, która reprezentuje interesy studentów i dba o ich prawa na uczelni. Jako samorząd studencki organizujemy wiele wydarzeń kulturowych, naukowych, społecznych oraz charytatywnych. Organizujemy wydarzenia integracyjne, takie jak juwenalia, otrzęsiny, konkursy, wydarzenia tematyczne oraz akcje charytatywne. Samorząd studencki jest idealną okazją do rozwoju pasji, zawiązywania nowych znajomości oraz nauki umiejętności takich jak komunikacja, zarządzanie czasem, organizacja wydarzeń, które mogą przydać się w przyszłym życiu zawodowym. Samorząd studencki to przestrzeń do realizacji pasji, nawiązywania nowych znajomości oraz współpracy z władzami uczelni. Oprócz samorządu studenckiego na Uniwersytecie Szczecińskim mamy wiele organizacji i kół naukowych, w których możesz rozwijać swoje zainteresowania. Organizacje studenckie zrzeszają ludzi o wspólnych celach i pasjach. Ich program działania nie musi być zgodny z programem nauczania, więc mogą to być organizacje artystyczne czy sportowe. Na Uniwersytecie Szczecińskim możesz dołączyć na przykład do grupy wokalnej, teatru czy klubu turystycznego. Koła naukowe również zrzeszają osoby o wspólnych celach i pasjach. Ich program działania musi być zgodny z programem nauczania. W ramach koła naukowego możesz wziąć udział w konferencjach, zacząć swój projekt badawczy, poprowadzić badania, możesz wziąć udział w warsztatach i wielu innych inicjatywach. Na Uniwersytecie Szczecińskim mamy ponad 100 kół na 7 wydziałach, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Więcej informacji o organizacjach studenckich i kołach naukowych znajdziesz na stronie swojego wydziału lub pod adresem studenci.usz.edu.pl. Na Uniwersytecie Szczecińskim jest organizowane wiele inicjatyw, które pozwalają Wam rozwijać się, zdobywać kwalifikacje, a także integrować się z całą społecznością akademicką. Wiele z tych wydarzeń jest organizowane przez samorząd studencki. Do największych wydarzeń należą m.in. Gala Gryfy Samorządności. Jest to wydarzenie, które już na stałe wpisało się w tradycję uczelni. Podczas tego wydarzenia nagradzani są studenci, mentorzy, a także instytucje, które wspierają studentów przez cały rok. Innym wydarzeniem będą otrzęsiny Uniwersytetu Szczecińskiego, czyli coroczna impreza tematyczna, na której poznacie swoich nowych znajomych, przyjaciół, z którymi najpewniej spędzicie cały rok akademicki. Personal Branding Week jest to wydarzenie, które przygotuje Was do ścieżki zawodowej, podbudowuje Waszą pewność siebie, abyście mogli osiągnąć swoją wymarzoną pracę. Oprócz tych wydarzeń są również Dzień Studenta, Bal Akademicki i wiele, wiele innych ciekawych i różnorodnych inicjatyw specjalnie przygotowanych dla Was. Oprócz tych wydarzeń dla całej społeczności akademickiej organizowane są także projekty takie jak Strefa Nauki i Akademia Rozwoju Młodego Naukowca. Są to projekty skierowane do studentów zainteresowanych nauką i karierą badawczą, a także związanych z działalnością naukową. Innym projektem będzie Ready Steady Now, czyli projekt zwiększający świadomość prawną studentów w zakresie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego oraz ich praw i obowiązków. Chciałabyś dołączyć do Rady Samorządu Studenckiego, ale nie wiesz, jak to zrobić? Rekrutacja jest naprawdę bardzo prosta. Wystarczy, że wypełnisz formularz z swoimi danymi osobowymi oraz nazwą Rady Samorządu Studenckiego, do którego chcesz dołączyć. Taki formularz znajdziesz m.in. w załączniku do regulaminu Samorządu Studenckiego, na mediach społecznościowych Samorządu Studenckiego bądź na dniach adaptacyjnych swojego wydziału w wersji papierowej. Skan bądź zdjęcie formularza wysyłamy na e-mail Komisji Wyborczej. Wybory odbywają się na platformie e-Prodziekan. Tam studenci z Waszego wydziału będą mogli oddać na Was głos, więc warto zachęcić swoich znajomych do głosowania. Wyniki są ogłaszane na mediach społecznościowych Waszych wydziałów. Terminy rekrutacji ogłosimy wkrótce, więc warto śledzić nasze media społecznościowe. Czekamy na Was! Komisja Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego to idealna okazja na rozwój swoich zainteresowań oraz poszerzanie horyzontów.
Są one podzielone na obszary, aby ułatwić Wam wybór tej, która najbardziej odpowiada Waszym zainteresowaniom. W obecnej kadencji wyróżniamy 5 komisji. Komisja do spraw dydaktyki i wsparcia. Dzięki dołączeniu do niej możecie mieć realny wpływ na sprawy związane z jakością kształcenia na uczelni oraz wsparciem studentów. Komisja do spraw projektów i rozwoju. To właśnie w tej komisji będziecie mieć możliwość organizacji wszystkich największych wydarzeń organizowanych przez samorząd studencki. Każde wydarzenie różni się od poprzedniego, dlatego jest to idealna okazja do Waszego rozwoju. Komisja do spraw social mediów i komunikacji, która zajmuje się nie tylko prowadzeniem social mediów, ale również szeroko rozumianą promocją wydarzeń samorządu studenckiego. Dbamy również o komunikację z Wami, jako ze studentami, jak i z jednostkami uczelni. Komisja do spraw grafik i brandingu. To właśnie tam poznacie tajniki tworzenia identyfikacji graficznej oraz będziecie pracować nad wizerunkiem samorządu studenckiego. Komisja stypendialna. Członkowie tej komisji współpracują z pracownikami uniwersytetu podczas przyznawania Wam wszelkiego rodzaju świadczeń. Warto zaznaczyć, że członkami komisji mogą zostać wszyscy studenci Uniwersytetu Szczecińskiego, a nie jedynie członkowie samorządu. Link do zapisów znajdziecie w przypiętym komentarzu oraz na naszym Facebooku. To znowu ja. Pamiętajcie o naszych bluzach. Link do nich znajdziecie w komentarzu i w naszych social mediach. A jeśli już mowa o bluzach, jedną z nich możecie wygrać. Przygotowaliśmy dla Was quiz, który nie powinien sprawić Wam większego problemu, jeśli oglądaliście to szkolenie uważnie. Zapraszamy do wypełnienia go. Link znajdziecie w komentarzu i powodzenia. Gratulacje, dotarłeś do końca szkolenia. Mam nadzieję, że zdobyta tutaj wiedza przyda Ci się na uczelni. Pamiętaj, że znajomość praw i obowiązków studenta jest kluczem do osiągnięcia sukcesu akademickiego. Życzę powodzenia na dalszej drodze studiów.